Ja mam takie wrażenie, że jednak trochę tutaj ta nasza grupa cała nie odzwierciedla jakby naszego całego społeczeństwa polskiego, no bo jak się okazuje, to nasze społeczeństwo to jest 70% jest przeciwne GMO, a tutaj jest taki hura, potem jest trochę mnie to, szczerze mówiąc, bardzo dziwi. Ale ja w sumie chciałem jeszcze zadać pytanie dla profesora Krzysiewskiego a propos modyfikacji ludzi, bo ja jestem ogólnie zwolennikiem. Ale chciałem zapytać, czy o pana prywatne zdanie, czy jest pan za genetyczną modyfikacją człowieka, bo ja jestem pewny, że kiedyś będziemy musieli na to pytanie odpowiedzieć, wcześniej czy później. Na razie rozmawiamy o roślinach, ale te pytania na pewno się pojawią. Dziękuję. Tyle pytań, pan Krzysiek. Myślę, że konwencja jest taka, że pytanie jest do mnie, ale... Kurczę. Konwencja jest taka, że pytanie jest do mnie, ale wiem, że każdy z nas może wyrazić swoją opinię w tej sprawie. Ja myślę, że komentując wypowiedzi moich dwóch szkolników, w jakimś sensie utożsamiam się z tą opinią, że jako lekarz czynny, wykonujący swój zawód, nie profesor, jestem jak najbardziej za tym, żeby stosować możliwe interwencje, tylko dobrze zaplanowane, żebyśmy nie wykonywali eksperymentów, które nie są nacelowane na terapię, tylko są eksperymentami czysto filozoficznymi, czy należącymi do tak zwanych nauk. Me too, czyli ja też. To jest kierunek, który na pewno będzie rozwijany, no bo jeżeli wiemy, który gen odpowiada za chorobę i możemy go zamontować albo zmienić, to aż się prosi zrobić taką interwencję. Więc myślę, że jako lekarz chcący niejednokrotnie warto to powiedzieć, wydaje mi się, że rezygnacja z tej metody byłaby wręcz rozsądna. Natomiast cała rzecz polega na tym, jak to zrobić bezpiecznie, czyli jak zapobiec patologii i próbie wykorzystania tych metod, których się nauczymy na przykład w trakcie terapii, do tego, żeby potem na przykład produkować dzieci o takiej, a nie innej wyglądzie czy cesze, już czysto estetycznie. Dziękuję. Jedno zdanie chciałem powiedzieć. Jeżeli byśmy nawet wymienili wszystkie obecnie znane choroby genetyczne, to pojawią się kolejne. Jak również wrócimy do tych samych chorób, bo to jest tej mutacji, więc to nie można wykreślić wszystkich chorób. Ja powtórzę, mam na takiej bardzo ciekawej konferencji AAAS w Stanach Zjednoczonych, Stowarzyszenia na Rzecz Postępu Nauki. Byłem na bardzo ciekawej sesji, która nosiła tytuł Neurokryminologia. Mówiono tam o poszukiwaniu przyczyn psychopatii między innymi. No i teraz zadaję sobie takie pytanie, które pozostawię otwarte. Jeżeli założymy, nie wiem, czy to jest możliwe, ale że zidentyfikujemy geny, które odpowiadają za to, że w każdej populacji około 3% ludzi urodzi się psychopatami, czy powinniśmy tę cechę, przypadłość, chorobę, nie wiem, czy to jest choroba, powinniśmy eliminować. Czy na przykład, jeżeli... Może głos w kolejności? To była sugestia, że wybieramy do Sejmu psychopatów. Ja raczej sądzę, że wariatów. Psychopaci są zbyt inteligentni. Czego tam idziemy, żeby tam wędrować? Podajemy głos tutaj. Dziękuję. Pytanie bardzo proszę. Łukaszu. Between scientists and lay people, I think that's urgently needed also in Switzerland. We have started in a very shy way with science countries, but this is
much better than I've ever seen. Maybe I should come further. Yes, okay. Jestem bardzo zadowolony, że takie wydarzenia te miały miejsce, kiedy laicy mogą rozmawiać ze specjalistami w Szwajcarii, zaczynamy tego rodzaju kawiarnie bardziej przeprowadzone. And just one last word, I'm especially pleased to hear that somebody had the idea to marry organic farming with biotechnology. This is unheard of in Switzerland. I teach and preach that, but I am really laughed at for this. And I think that this would be a fantastic idea to make peace, you know, to make cheap peace instead of green peace. Bardzo zadowolony z tego, że padł pomysł pożenienia rolnictwa ekologicznego z biotechnologią. Ja sam staram się mówić o tym, ale jest w naszym przekonaniu. Mam nadzieję, że to jest dobre pole do rozumienia. Dziękuję. Tak. Jeżeli może tam się przedstawić. Could you ask you for the... Słowa komentarza, pan Richard. Dwa słowa, bo dzisiaj odbywała się konferencja w Pałacu Staszewca Polskiej Akademii Nauk, a pan, który przed chwilą zabierał głos, to jest profesor Klaus Hamann ze Szwajcarii, z Szwajcarskiego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Berlinie, bardzo znana osoba, botanik, specjalista od roślin, związany kiedyś z Greenpeace'em, ale zmienił zdanie w tej chwili, znaczy już od dłuższego czasu bardzo z Greenpeace'em ostro dyskutuje. Znaczy dzisiaj powiedziałbym, że kilka razy wyzywał Greenpeace na pojedynek, na argumenty, na rzeczową debatę, ale on się nie niestety. Dziękujemy, czekam na wasze pytania. Proszę, no tutaj ktoś, proszę się zgłaszać. Zapraszam, tam bardzo proszę. Tutaj proszę o pytanie. Somebody at the back asked a question, pointed out that this room is mostly pro-GM and the Polish public is mostly anti-GM. Can I translate, maybe? Sorry? Can I translate? What? If you could speak a bit slower, I will translate in the end. Why don't you translate that then? Okay. To się wystarczyło tutaj, że dzisiaj dużo to głównie w rolnicy GMO, a Polacy są przeciwnikami. My question is, how could you change the mood of the Polish public? Pytanie, jak zmienić nastrój polski, jak nie opinię polską, polską społeczność? To się robi wyszło w społeczności? To pan Grzeszewski. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to się właśnie dzieje, że właśnie teraz zmieniamy. Przynajmniej w tej części, która się znalazła i w tych relacjach, które będą z tego spotkania, już zmieniamy świadomość ludzi. A po drugie, myślę, że to, co powiedział pan profesor przed chwilą, próba ożenienia tematu, który jest absolutnie niepodważalnie pozytywnie przyjmowany, jak biotechnologia, wykorzystanie GMO w medycynie, z GMO wykorzystywanym do modyfikacji roślin, które potem nie zjadamy, czy są zjadane przez zwierzęta hodowlane, jest taką próbą przyklejenia ewidentnie pozytywnej cechy do czegoś, co jest bardzo negatywnie postrzegane prawdopodobnie przez część społeczeństwa. Czyli rozbijamy tym samym jednoznacznie złe skojarzenie z trzema literkami GMO. Prosimy o komentarz publiczności, a później będzie tutaj komentarz. Zakładam, że ktoś jadać. Ja mogę mówić, nie umiem mówić symultanicznie po polsku i po angielsku, więc proszę o przetłumaczenie, albo będę mówił w jednym razie. Otóż przed chwilą padła liczba 70% ludzi w Polsce jest przeciwko GMO. Proszę Państwa, Centrum Nauki Kopernik jako pierwsza instytucja w Polsce przeprowadziła masywne badania opinii publicznej dotyczące GMO. 70% plus minus. Ludzi w Polsce w ogóle nie wie, co to jest GMO. W związku z tym wypowiadanie opinii, że 70% jest przeciwko, jest nieuzasadnione, bo 70% ludzi nie wie.
że nie wiedzą, starają się wyprowadzić, się prawdopodobnie wyprowadzić na ulicę, no ale to wiadomo, że prawie za każdym czymś się nie wie, można wyjść na demonstrację. W związku z tym to nie jest prawda, że 70% ludzi w Polsce jest przeciwko GMO, a 30% jest za, ponieważ 70% nie wie, co to jest. Więc z tych 30 nawet jak 70 jest przeciwko, ponieważ prawdopodobieństwa się mnożą. Dziękujemy. Adwokat. Krótki adwokat, w takim razie, ale jeszcze jest głos dla reprezentanta. Prosimy o krótki komentarz do tego. Pytanie jest krótkie sprostowanie, panie profesorze. Można być przeciwko czemuś, nie rozumiejąc czegoś. Polskie społeczeństwo było przeciwko energetyce jądrowej. Bez żadnej wiedzy, co to jest. Dziękujemy. I teraz tutaj jest... Bardzo proszę. Z najpierw usłyszeliśmy definicji GMO. Bierzemy ją z kojarzeniu w Polsce, że to jest bardzo zła definicja. Później pan profesor Polski skorygował, że ona jest bez sensu. I przyznałem mu rację, że ona jest gorzej niż zła, ona jest bez sensu. Tak to jest, kiedy ludzie, którzy nie wiedzą, o czym mówią, formują prawo. Dlaczego ona jest bez sensu? Otóż modyfikacje genetyczne odbywają się od początku życia na Ziemi, czyli 3,9 miliarda lat mniej więcej. Jedynie pierwsza komórka na naszej planecie nie była zmodyfikowana genetycznie, każda następna już była. Gatunek Homo sapiens około 10 tysięcy lat modyfikuje genetycznie w sposób celowy. Organizmy różnią się, czyli rolnictwo, tak zwane nawierzchnie, jak zwierzęta podlewane. Są modyfikowane genetyczne stopnienia na pokolenie, tyle tylko, żeby to teraz było w pewien sposób na siebie. Bez żadnej wiedzy na temat tego, jakie mechanizmy to wywołują oraz żadnej kontroli. Jakoś żadne z przypadków dziejące organizmów nie urodziły się. W tej chwili nauka jest w stanie w sposób świadomy i celowy modyfikować konkretne geny, mając ustalony cel. Nie ma oczywiście pewności, że to jest zamierzone wyjdzie, ale daleko lepiej i bezpieczniej niż do tej pory. Za to urodziły się potwory w postaci ludzi społecznych, które negują naukę jako właśnie tego potwora, którego trzeba zrobić. Co można jeszcze do tego dodać? Otóż... Prosimy o... Tak, kończę. Otóż organizm jakkolwiek nie miał zmodyfikowanych genów w stosunku do swoich przodków, to w naszym żywotie pokarmowym rozkłada się na produkcie aminokwasy i nukleotydy. Także my nie konsumujemy tych genów, ale jedynie aminokwasy i nukleotydy, których jest niewiele, które są zawsze dokładnie takie same, niezależnie od tego, jak one były połączone wcześniej z jakimiś miejscami. Inna sprawa, czy kiedy się dzieje na przykład... To jest dużo osób, które chciały się powiedzieć. Jeżeli mogę Panu przerwać, zgodziliśmy się tutaj. Dobry. Bardzo dziękujemy. Prosimy o kolejną opinię. Okrem publiczności. A możemy, jeżeli mogę prosić, jakby więcej publiczność miała szans? Bardzo proszę. Dziękuję. Tutaj przed chwileczką chciałem jeszcze wrócić do sprawy tego przekonywania o opinii publicznej, 70%, które nie chce GMO. Padło pytanie, w jaki sposób przekonać polskie społeczeństwo do GMO? Ja chciałbym zapytać i ewentualnie usłyszeć Państwa opinię na temat tego, w jakim celu w ogóle to przekonywać? Jeżeli oni nie chcą, to dlaczego mają chcieć? Dziękuję, to trzeba się odnieść. Czy bardzo proszę, szybciutko się odniosę. Proszę Pana, według dostępnych danych, na przykład na temat kukurydzy PT, która jest wypuszczona w Unii Europejskiej do uprawy, jest to kukurydza, która powinna zostać uznana za roślinę ekologiczną, naprawdę sprzyjającą środowisku i przekonamy na nie społeczeństwo, żeby większość społeczeństwa nie reagowało negatywnie na hasło GMO, doprowadzi do tego, że politycy, tacy jak pan minister rolnictwa Sawicki, nie będą próbowali zabraniania wysiewania tej kukurydzy w Polsce i Ukrainie. Przypominam, że w tej chwili Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje zakaz upraw kukurydzy PT w Polsce. W związku z tym ja chciałbym, żeby krzykliwa mniejszość nie narzucała swojej narracji na temat GMO
większości, żeby ta większość nie wpływała na polityków, że będą z kolei zabraniać rolnikom wysiewania lepszych odmian, które są ekologiczne, które są prośrodowiskowe, które są najlepiej przebadane i które są po prostu dla nas bezpieczniejsze, lepsze. To jest dla mnie odpowiedź na Państwa pytanie. To było wcześniejsze. Jeszcze z część później na osobę. Krótka refleksja ogólna. Wiele mówi się na temat bezpieczeństwa techniki GMO dla całego społeczeństwa. Otóż, no, pamiętajmy o tym, że gdyby tak daleko posunięte bezpieczeństwo, te zasady stosowano w XX wieku, to nigdy byśmy antybiotyków nie stosowali. No, ponieważ skutek może być taki, że pojawią się bakterie odporne na pewne antybiotyki. Więc nigdy naszej rzeczywistości nie będziemy mieć 100% pewności. To, o co powinniśmy walczyć, to to, żeby społeczeństwo możliwie pełny i racjonalny sposób myślało, podejmowało decyzje zgodne z racjonalnym myśleniem. Przyglądało się temu, co się dzieje i odpowiednio reagowało, ale nie reagowało historycznie i nie reagowało na demagogię. Dziękuję. Chciałbym wrócić do pytania, które dotyczyło przynależności społeczeństwa, które do tego, żeby zaakceptowali jedną stronę. Mi się należałoby się pewnie zastanowić, dlaczego nie chcą, jeśli badania pokazują, że nie wiedzą, co to jest GMO, to może wystarczyłoby wytłumaczyć albo przekazać informacje, żeby mogli podejmować świadomą decyzję. Bo jeśli nie chcą, a nie wiedzą, to ta decyzja o nieakceptacji nie można jednak dla świadomości. Mi się dotyczy Pani tylko nie. Wszystkich innych aspektów, które dotyczą innych technologii czy przekazywania informacji. Jako należałoby sobie również zadać pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby wszystkich, o wszystkich informować, o wszystkich technologiach. I działa tak, jak powiem prawdę, że my w pewnym momencie, ponieważ czyli 3/4 społeczeństwa, które jest przeciwnie, i wypowiadają takie opinie, mimo że podobna liczba osób nie wie, co to jest GMO, to my się nie zastanawiamy nad tym, że może powinniśmy się opowiadać na tematy, na których się nie znamy. To zarówno społeczeństwa, jak i naukowców. To przez chwilę się zastanowić na tym, czy ja mam wystarczającą wiedzę, żeby na ten temat się wypowiadać. Idealny czas, myślałem, że taka. To ma, proszę być, wejść, bardzo proszę. Wyzwałam się do stanika od żywności, nie miałam okazji spytać się, a prawo też mi indykuje. Chciałabym trochę usłyszeć, co jest z patentami, to znaczy czy produkty genetyczne podlegają patentowemu i jaka jest ekonomia, czy wykreślenia wartości, jak terror, jak korporacji, albo coś takiego. Chciałbym chciał się do tego, Pani dziękuję, bardzo proszę. Ja bym nie chciał za bardzo wchodzić w szczegóły, no, w największym skrócie powiem, że no, istotnie możliwe jest patentowanie całego szeregu wynalazków, które w jakiś sposób wykorzystują GMO albo są wykorzystywane do tworzenia GMO, na przykład fragmentów DNA, tego rodzaju wynalazków. Natomiast drugie pytanie związane to z tym, czy grozi nam jakiś dyktat korporacji. No więc trudno na to pytanie odpowiedzieć. Mnie się wydaje, że obecnie największe koszty związane z funkcjonowaniem GMO w Europie związane są z kosztami prowadzenia badań. Ten problem tutaj włączony w naszym środku. I tu rzeczywiście mamy obecnie do czynienia z takim pośrednim monopolem wynikającym z tego, że duże podmioty stać na prowadzenie tych badań dotyczących bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o patenty, to mnie się wydaje, że to nie jest jakiś zarzut dotyczący GMO, dlatego że no, żyjemy w świecie, który w jakiś sposób się globalizuje i na całym świecie używamy produktów, które są produkowane przez w sumie niewiele przedsiębiorstw. Spójrzmy na nasze telefony,
których oprogramowanie produkują właściwie dwie firmy obecnie, może trzy. Nikt z tego powodu nie stara się zabronić programowania, prawda? Mimo że rynek jest zdominowany przez... No tak, z tym, że jest to protest przeciwko określonym kształtom prawa, a nie przeciwko technologii. Natomiast tutaj ten zarzut dotyczący dyktatu korporacji w odniesieniu do GMO jest skonstruowany w następujący sposób. GMO jest wprowadzone na rynek przez duże korporacje, to grozi dominacją rynku. Zabrońmy wykorzystywania GMO. Ja jestem dyktatorem. Ktoś to wyrzekłeś jeszcze? Ja chciałem jeszcze szybciutko odnieść, podzielić się z Państwem informacją, która mnie zaskoczyła jakiś czas temu i o czym nie wiedziałem. Mianowicie w 2003 roku w Polsce weszła w życie ustawa o ochronie roślin uprawnych. I chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, że GMO tak naprawdę niewiele wnosi zmian w tej kwestii. W Polsce każdy rolnik, który uprawia powyżej gdzieś ma pole do 10 hektarów, nie może sobie zostawić na zasiew roślin konwencjonalnych, które wysiewa u siebie na polu i które kupuje od firmy. Jeżeli zostawi te nasiona na zasiew, to musi zapłacić połowę opłaty licencyjnej. Z tych opłat zwolnieni są rolnicy, nazwijmy ich małorolnymi, poniżej 10 hektarów. Także od 2003 roku w Polsce, nie tylko w Unii Europejskiej, od bardzo wielu odmian roślin jest chronionych. Jest to wprowadzone po to, żeby też chronić interesy firm, które produkują nasiona, a dzięki temu te nasiona i te rośliny są odporne na choroby, dają wysokie plony itd. Także patentowanie oczywiście budzi pewne kontrowersje, ale tak naprawdę niewiele to w tej chwili zmienia. A o tym przeciwnicy GMO nie mówią, w ogóle o tym się mało mówi, mało kto wie. Dowiedziałem się to wtoczenie. Mamy też głos wcześniej? Ja chciałbym się głównie odnieść do tych korporacji, ponieważ jeżeli chcemy przeciwdziałać temu właśnie, żeby rynek GMO został monopolizowany przez kilka firm, to powinniśmy dawać jakąś alternatywę do tego, a zakazanie hodowli właśnie organizmów genetycznie modyfikowanych w Polsce, to jest najlepszy sposób do tego, żeby dać możliwość takim korporacjom do właśnie osiągnięcia monopolu, bo zakaz jest u nas produkowania tych nasion, ale nie jest zakazane sprowadzanie ich z zagranicy i to tak naprawdę sami sobie tym szkodzimy. A poza tym jeszcze chciałem powiedzieć, że prawo patentowe tak naprawdę zabrania patentowania organizmów żywych, tylko można sposoby na otrzymywanie ich patentować, więc to też nie jest do końca takie złe, jak to się wydaje, że jest. Ja jeszcze mam tylko króciutki głos, bo chciałem się zgodzić z Panem. W 100% Pan ma rację. Na blogu polityki, który jest prowadzony przez Pana Wojciecha Zaleskiego, młodego naukowca z Instytutu Hodowli i Naturalizacji Roślin na temat GMO, pojawił się taki jego bardzo ciekawy, prowokujący wpis, czy firma Monsanto sponsoruje Greenpeace. To była pewna prowokacja i żart, ale chodziło o to, że te wszystkie potworne kłody, które są rzucane pod nogi naukowcom i firmom biotechnologicznym, powodują, że koszty wytwarzania nowych odmian roślin GMO są ogromne i mogą sobie z nimi poradzić tylko i wyłącznie wielkie koncerny. W związku z tym eliminujemy polskich naukowców, polskie firmy nasienne z tego rynku de facto. Znaczy nie tylko dotyczy Polski, to dotyczy Europy. Tylko i wyłącznie wielkie koncerny mogą sobie pozwolić na badanie i wprowadzanie roślin GMO, bo jest to ogromnie kosztowne. Także jest to absurd, głupota i wylewamy dziecko z kąpielą. Nie wiem jeszcze, jak to określić w parlamentarnym słowem. Ja szczeruję się prawne tej roślin, pan się chciałby się. Czyli czy ja chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział. Wyróżniamy patenty na proces i patenty na produkt i przepisy dyrektywy 944 o ochronie wynalazków biotechnologicznych wyraźnie mówią o tym, że można opatentować również materiał biologiczny, a więc również i organizm.
To nie jest tak, że można opatentować wyłącznie proces. Źródeł pracowało, a później oddałem to styczność. Dobrze, parę razy dwa słowa jeszcze do tego wątku, ponieważ miejsce, pod którym ja pracuję, jest również współwłaścicielem spółek hodowlanych. Kiedy rozmawiamy z prezesami tych spółek hodowlanych, które sobie wytwarzają nowe odmiany w Polsce, oni najczęściej mówią, że są przeciwko GMO. Zapytamy ich dlaczego. Mówią, bo my nie mamy tej technologii. Czyli ponieważ w polskich krajach aktualnie nie wolno rejestrować sztuk genetycznie modyfikowanych, które spółki nawet jeśli chciałyby wprowadzić recepty, które są dopuszczone do uprawy w Unii Europejskiej, nie mogą tego zrobić. W ten sposób polscy rolnicy mogą uprawiać odmiany spółek zagranicznych, które mają dopuszczone modyfikacje, ale nie mogą odmiany polskich spółek, chyba że polskie spółki rejestrowałyby swoje odmiany gdzieś w innych krajach. Dziękuję. Czekam na komentarze. Pytania opinie z Państwa członek. Bardzo proszę. Ja jeszcze chciałem się odnieść a propos tej monopolizacji strasznej. Niedawno się odbyła taka konferencja naukowa w Sejmie, organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa. I tam bardzo ciekawy głos zabrał dyrektor Instytutu Ekonomii i Rolnictwa, profesor Kowalczyk. I on właśnie powiedział coś takiego właśnie a propos monopolu, że 70% czy 80% nasion soi należy obecnie do Monsanto. W 2007 roku mieliśmy nagły wzrost cen wywołany z ogólnie uważa się, że są to spekulacje na rynku żywnościowym i soja jako jedyny produkt żywnościowy, jej ceny zostały powiedzmy na tym samym poziomie. Oczywiście wzrosły, ale nie tak jak w stosunku do innych nasion i innych roślin. Można powiedzieć, że monopolista był w takiej sytuacji, że po prostu narzucić w tym momencie cenę jaką chciał, nie wykorzystał swojej pozycji. Głosy? Tutaj, bardzo proszę. Ja zupełnie nie rozumiem. Zeszła sprawa na dyskusję na sprawę ekonomiczną. Od dłuższej w ogóle to, co szanowni Państwo, nie ma żadnego związku. Bo to samo zjawisko dotyczy zupełnie innych technologii. Jakoś nikomu nie przeszkadza, że na świecie są trzy firmy produkujące samochody, może cztery. Cztery wielkie korporacje, które produkują samochody. One mają tysiące nazw, ale to są naprawdę cztery korporacje, które dlaczego nagle słowo korporacja? Ktoś wrzucił do dyskursu publicznego ten neosocjalistyczny słowo, padało terror korporacji, prawda? Który z niewiadomych powodów ma być negatywnym pojęciem. Gdyby mi ktoś wytłumaczył, dlaczego tak ma być, co to ma związanego z tej modu będzie. Dziękujemy bardzo, żeby się ustosunkować. Proszę wyrazić tak. Ja nie jestem przedstawicielem korporacji, bo niektórzy internauci podejrzewają, że biorę Monsanto, ale myślę, panie profesorze, że to jest łatwe wyjście, to znaczy znaleźć czarnego ludu. Tym czarnym ludem są korporacje. To jest jedyna jedyna rzecz, która mnie przychodzi do głowy. Ja jeszcze jedno słowo do poprzedniego wątku patentowego. Ja powiem z punktu widzenia polskiego naukowca, który jakoś tam sobie radzi, jeśli chodzi o GMO i mam owszem zgłoszenie patentowe na terenie, zastrzeżenie patentowe dotyczące Europy. Niemniej widzę, co się dzieje tutaj w tym kraju. Bardzo bym był szczęśliwy, gdybym mógł z odmianą zmodyfikowaną genetycznie wyjść na pole w Polsce, nie robię. Natomiast to, co widzę, co się dzieje na świecie, skłoniło mnie, żeby ten konstrukt udostępnić Ministerstwu Rolnictwa w Tanzanii. Dotyczy to roślin, które mają znacznie mniejsze wymogi, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wodę. W związku z tym
udostępniłem to bezpłatnie, widząc sytuację, że nie tyle, że się nie zarobię, ale wiem, że tu jest coś dobrego, coś może pomóc. Natomiast nie jestem w stanie poświęcać czasu do walki z przepisami i organizacjami, które zowią się organizacjami proekologicznymi. Dziękuję. Wcześniej komentarz słów pana profesora Polskiego. Panie profesorze, to jest prosty zabieg czarnego pijana. Jeżeli pan przeanalizuje język organizacji anti-GMO, czy czarnych Greenpeace'ów, tam się pojawiają właśnie hasła korporacje, zanieczyszczenie genetyczne, mutanty. Ale pan pytał, skąd to się bierze? No, jest to budowa... Ciąże widzenia. Nie, tak jak pan. Wreszcie przestały opisywać zjawisko, które pan nazywa Greenpeace, używając nowomowy Orwellowskiej. To jest terrorystyczna organizacja, która chce zdobyć władzę metodami niedemokratycznymi, bo nie skartuje wyborów. Ale założę się, że państwo nigdy nie napiszą w ogóle do Orwellowskiej. Dziękujemy. Ja bym się tak daleko nie posunął. Rozmawiałem z szefem Greenpeace'u i z panią, która odpowiada za kampanię GMO, z panem Muscatem, obecnym szefem Greenpeace'u. Nie mam aż takich opinii daleko idących jak pan, że to są ludzie, którzy chcą przejąć władzę. Natomiast ja myślę, że gdzieś, że można to napisać, ale nie tak agresywnym językiem, jak pan proponuje. Ja myślę, że nie ma co podkreślać, moje zdanie jest takie, że nie ma co podkręcać atmosfery. Można krytyczne rzeczy powiedzieć w sposób spokojny. To ja bym był raczej za to, żeby... Panie profesorze, wydaje mi się, że nakręcanie emocji... To nie chodzi o chrześcijańskie wystawianie policzka, tylko jest w psychologii jest takie pojęcie jak asertywność. I to pojęcie mi się podoba. Nigdy nie jest za późno, profesorze, musimy się zapoznać. Natomiast ja myślę, że można mówić spokojnie o faktach, że to robi dużo lepsze wrażenie niż wchodzenie w jakieś ostre polemiki, oskarżenia i mówienie takim na wysokim celu. Czy można sobie powiedzieć o kamerę o dzieciach sprzedawanych na tradycyjnych kumpel? Ja bym zwiększał, ale chciałbym sugerować, że to jest kolejne opinie i głosy. Weźmy tutaj. Ja mam jeszcze jedną ogólną refleksję dotyczącą nie tylko GMO. Znacznie łatwiej wywołuje się emocje społeczne, operując emocjami strachu, niż racjonalnemu myśleniu. I po prostu my musimy dążyć, nie tylko w przypadku GMO, ale w wielu sprawach politycznych, żeby przestać się straszyć, a zacząć wykorzystywać racjonalne argumenty. To wszystkim nam i Polsce na pewno się przyda. Dziękujemy. I tu było zgłoszenie. I jeszcze pana projekt zgłoszenia. You would be astonished if I am actually a simple populist, Swiss, and certainly not a Marxist. But when I hear the neo-Marxists in Western Europe, they provoke me to read Engels and Berlioz. And the funny thing is that I did not find this kind of hostile comments against the industry in England, which did a lot of bad things, but many things about the abuse and how they treated their workers. But they were not basically against industry as neo-Marxists. Były skierowane w kierunku przemysłu, dużego przemysłu w Wielkiej Brytanii, ale nie były to komentarze skierowane w kierunku firm, ale w tego jak przemysłu samego w sobie, ale w kierunku tego jak traktuje się pracowników. Kto miałby chcieć powiedzieć?
I tutaj przepis. Tam troszkę może wrócę tendencji. Ja zadam sobie pytanie, bo zacząłem nurkować teraz. Proszę jakoś, proszę pomóc podjąć decyzję. Co zrobić z ludźmi, którzy w sposób świadomy dezinformują, że są wśród nas, może nie na tym samym, a może są gdzieś tam na czele i zarobią, ale dezinformują, to znaczy w sposób świadomy zmieniają fakty, podają nieprawdę, publikują często dzięki mediom, które nie muszą w końcu znać się na GMO czy na jakimś politycznym temacie. Ale stawiam takie pytanie. Jak daleko możemy się posunąć w aktywnym zwalczaniu nieprawdy w naszym życiu publicznym? Znaczy, jeśli ktoś ma osobiste takie poglądy, szanujemy, ale jeżeli ktoś z tytułem naukowym zaczyna głosić ewidentną nieprawdę, czyli na przykład zaprzecza, że badanie naukowe to jest bezwartościowe, mimo że 10 niezależnych recenzentów oceniuje jako humor, ale ta osoba dalej brnie w obronę tego autora i jego hipotezy. Co z tym człowiekiem zrobił? Odniesienie? Opinia? Komentarz? Myślę, że cel spotkania spełniony. Posłuchaliśmy swojej opinii, podyskutowaliśmy. Mam nadzieję, że będzie nas czas tak przyjemnie jak ja i pani się zaprosiła jeszcze, żeby to ona kończyła. Ja przewodniczę z strony kawiarni naukowej, tej tradycyjnej, która się spotyka, jak mówiłem, raz na miesiąc w sferze. Chciałam Państwu bardzo podziękować za liczne przybycie i za tę przyjazną dyskusję. No, to było miłe, o tych zastrzeżeniach, które Państwo macie do GMO, czy pytaniach, możemy sobie porozmawiać w takim tonie właśnie, jakim sobie marzyliśmy, że dzisiaj będzie rozmowa o różnych sprawach, będziemy mogli poglądy swoje wymienić. Chciałam jeszcze, czyli to jest ta część mojej wdzięczności, chciałam powiedzieć, że na stołach Państwo macie dwa rodzaje ulotek. To są ulotki, które mówią o istnieniu projektu europejskiego, który się nazywa Science Café. To jest związane z rozpowszechnianiem idei kawiarni naukowych w Polsce. Nam również bardzo zależy na organizowaniu takich kawiarni naukowych, które nazywamy oranżerie, w szkołach. W tej chwili w Warszawie jest 17 spotkań w szkołach. W połowie maja będzie taki finał tych spotkań. Podobnie, tak sobie wyobrażam, z tych 17 szkół, gdzie była dyskusja. Ja wczoraj wróciłam z takiej dyskusji ze szkoły gastronomiczno-żywnościowej Technikum w Warszawie, które właśnie narzuciło sobie mówić o GMO. I to było chyba bardzo interesujące, bo to była debata bardzo zorganizowana. Jeżeli ktoś z Państwa słyszał o oksfordzkich debatach, to właśnie to są takie debaty, których nie można sobie wyrywać włosów z głowy wzajemnie, tylko się rozmawia. To był pierwszy raz, kiedy w tej szkole taką debatę urządzono. Ona była bardzo interesująca. Z rzeczy ciekawych trochę do pana Rutkiewicza, to jest tak, że oni to są uczniowie gimnazjum. Oni o GMO, bo to oni mówili, co oni wiedzą o GMO. Oni o GMO wiedzą tyle, ile sobie wyczytali, nawet nie w internecie. Nauczyciel przygotował wycinki z prasy. Otóż wszystkie argumenty przeciw GMO to były związane z tym, co przed chwilą była mowa tych kłamliwych doświadczeń różnych pseudouczonych, bo oni musieli przedstawić, jedna strona była za, druga strona była przeciw. I sobie wymieniali poglądy. I na końcu się okazało, że te wszystkie negatywne na temat GMO pochodzą z mediów i oni uważają, ci uczniowie powiedzieli, że po pierwsze nic przedtem nie wiedzieli o GMO, no, też żaden z nich nie wiem, czy był w Centrum Nauki Kopernik. Nie ma nikogo w swojej szkole dzisiaj? No i sama biała. Nie. Więc oni nie wiedzą, co to jest GMO i mówią, że jeżeli jest taka zła opinia GMO, to wszystkiego w inne media. Więc zawsze jakiegoś innego można znaleźć. Korporacji nie było, tam nie było pomysłu na korporację, był pomysł na media. Czyli... Właśnie. Pana Rutkiewicza chwaliliśmy. Mieliśmy ci od pana Rutkiewicza i tak chwalili. Już zbrojnie.
Więc te ulotki, gdybyście Państwo popatrzyli na program w ogóle rozpowszechniania kawiarni, a gdyby ktoś z Państwa mógł mieć jakiś wpływ na tworzenie takich orężeń w szkole, to tu też jest taka książeczka, jak te orężenie robić. I serdecznie zachęcamy, to jest europejski program, który się kończy w połowie tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu nauki, dziękuję ekspertom, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne wydarzenia z cyklu Genesis. Najbliższe 2 czerwca, swoisty hyper w przyszłości, a na wyjściu jeszcze ankiety, to temy, na których można naklejką wyrazić własną opinię o GMO. Zapraszam do skorzystania. Bardzo dziękuję.